Nazywam się Martyna Kosnowega. Jestem rodowitą opocznianką. To w Opocznie spędziłam większość mojego życia. Aktualnie mieszkam w Dallas, w Stanach Zjednoczonych i pracuję na Uniwersytecie UT Southwestern Medical Center, gdzie kończę mój doktorat z nauk biomedycznych. Na co dzień pracuję w laboratorium profesora Michaela Rosena, gdzie w moich badaniach staram się zrozumieć, jak to jest, że niektóre rodzaje zdrowych komórek przekształcają się w różne rodzaje komórek nowotworowych. I mam nadzieję, że wyniki moich badań w przyszłości zainspirują kolejnych naukowców do tego, aby zacząć pracować nad terapiami celowanymi przeciwko tym właśnie nowotworom. Praca naukowca w dużej mierze polega na tym, aby się stale dokształcać i czytać mnóstwo publikacji naukowych. Dlatego dziś jesteśmy w Bibliotece Publicznej imienia Stefana Janasa w Opocznie, w domu Esterki. Moja przygoda z literaturą, książką i czytaniem również rozpoczęła się tutaj. To w Opocznie wszystko się zaczęło. Jestem dumna z Opoczna.